zaczyna w rodzinie Grzeszowskich zbierać żniwo śmierć. Pierwsza jej ofiarą pada żona. Umiera żona w dosyć tajemniczych okolicznościach, ale wcale na tym się jak gdyby nie kończy, ponieważ nieco później najpierw umiera syn, później umiera córka. Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Opowieści. Dzień dobry, dobry wieczór. Zabójcze opowieści. Druga część rozmowy z Bogdanem Głębockim poświęcona słynnemu jasnowidzowi Stefanowi Osowieckiemu. W poprzednim odcinku przedstawiliśmy sobie skrót jego historii, uwzględniając takie najciekawsze, mniejsze sprawy kryminalne. Mówiliśmy też trochę o wróżkach, o przewidywaniach na rok 1939, a dzisiaj zanurzymy się m.in. w historiach kryminalnych. Zaczynamy od sprawy Rity Gorgonowej, w którą był uwikłany nasz bohater. Dobry wieczór. Uwikłany został wmanewrowany, ponieważ sprawa była na tyle gorąca, na tyle wzbudzająca emocje, że do inżyniera Osowieckiego zwrócili się dziennikarze z czołowego tytułu II Rzeczpospolitej, czyli z IKACA, ilustrowany kurier codzienny, słynna, potężna, w zasadzie instytucja prasowa. Taki TVN trochę. No, prasowy. Myślę, że na tą skalę, tak, zdecydowanie. No i dostarczyli Osowieckiemu chusteczkę Gorgonowej, prosząc go o to, żeby zbrodnię zrekonstruował. Ja może wejdę w słowo, bo być może nie wszyscy w ogóle słyszeli o tej historii Gorgonowej. To jest taka bardzo ciekawa, w sumie nierozstrzygnięta do dzisiaj historia rodzinna. Mamy dom, mamy pewnego dobrze usytuowanego mężczyznę, jego kochankę, córeczkę czy córkę. No i w pewnym momencie ta córka zostaje zabita. Zabita. A podejrzenie pada na Gorgonową. Na młodą, piękną guwernantkę Ritę Gorgonową, która jeszcze miała tą wadę, że nie była Polką. No i była skonfliktowana, zdaje się, z córką. Tak, z tą młodą, tak zwaną, publiczność ówczesna nazywała ją Lusią. Lusią Zarębą. No, ginie dziecko, więc tutaj opinia publiczna jest rząd na krwi. No i tą krew chce sąd dostarczyć, ponieważ w pierwszej instancji Rita zostaje skazana na karę śmierci. Znaczy proces jest oparty tylko i wyłącznie na poszlakach. Dlatego też właśnie no, ta chyba kara jest bardzo, bardzo, bardzo surowa. Później to zostało przez sąd apelacyjny zmniejszone i ostateczna chyba kara to było 8 lat więzienia dla niej. No, ale w każdym razie w opinii powszechnej ta piękna cudzoziemka jest odpowiedzialna za zgładzenie dziewczynki Lusi, dziewczyny młodej, która no, po prostu stała na jakby przeszkodzie do tego, żeby tutaj ona, Rita, mogła się związać z ojcem owej dziewczyny. No i inżynier Osowiecki dostaje tą chustkę do nosa. Raczej sceptycznie. On się wyraźnie nie chce w to mieszać. W końcu zgadza się na to, żeby udzielić odpowiedzi swojej. Natomiast zastrzega, że nie życzy sobie, aby ta informacja została opublikowana. No tutaj chyba się wykazał dużą, dużą taką naiwnością, skoro przychodzą do niego dziennikarze i podstawiają mu jak gdyby wszystkie tropy i on teraz ma im udzielić odpowiedzi i liczy na końcu na to, że to się nie ukaże. Że oni to zostawią dla siebie, nie podzielą się tym z opinią publiczną. Osowiecki stwierdza, że odpowiedzialnym, że mordercą był mężczyzna. Czyli jakby zdejmuje z Gorgonowej tą winę, aczkolwiek dziennikarze nie dotrzymują słowa, publikują
tą opinię Osowieckiego, którą wygłosił na podstawie właśnie psychometrii, czyli dotknięcia przedmiotu należącego do Gorgonowej. No ale ta sprawa jeszcze nie ma końca w tym momencie, ponieważ dochodzi do tego, że nakład IKC zostaje skonfiskowany. Czy moim zdaniem tutaj nie mamy na to żadnych szczegółowych informacji, natomiast moim zdaniem zadziałał Osowiecki, który no miał koneksję w najwyższych kręgach II Rzeczpospolitej, no i po prostu dzięki temu wymusił, jak gdyby zemścił się na tych dziennikarzach i wymusił zakaz publikacji, nakład nie ukazał się. Aczkolwiek no do powiedzmy tak opinii powszechnej dostała się informacja, że on wskazał kogoś innego niż Gorgonowa. Dlaczego tak zależało mu bardzo na tym, żeby nie publikować tej opinii? Jedyna taka odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to taka, że ta sprawa na tyle elektryzowała ówczesną opinię publiczną, że on, powiedzmy, stając w poprzek opinii powszechnej, no, narażał się na jakieś właśnie, na niechęć ludzi, a no, na tym, żeby ludzie do niego lgnęli, żeby przychodzili, no to cała jego kariera się w sumie opierała. Więc jemu zależało raczej na tym, żeby mieć no, za sobą opinię publiczną. Tutaj tej opinii publicznej jak gdyby się przeciwstawił, dlatego myślę, że nie chciał, żeby coś tutaj... Jakiś odium na niego padło. Tak. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę na jedną sprawę. Jeżeli wierzyć w te, powiedzmy, jasnowidzenie, ten dar jasnowidzenia Osowieckiego, no to dostał chusteczkę należącą do Gorgonowej i na tej podstawie był w stanie wskazać to, że zabójcą był mężczyzna, ale to musi świadczyć o tym, że Gorgonowa coś na ten temat wiedziała, tak? No bo jej przedmiot z nią związany tutaj jakby pośredniczy w tym dojściu do prawdy, czyli on pośrednio dla tych osób, które wierzą w jego dar, pokazuje, że owszem, nie ona zabiła, natomiast na pewno miała w tym udział jakiś, czyli na przykład mogła tego mężczyznę. Tylko wiemy, że to jest mężczyzna, nie wiemy kto to tego nam nie powiedział. No, możemy się tylko domyślać, ale wskazuje, że ta Gorgonowa była jakby współodpowiedzialna. W poprzednim odcinku niby żartem, ale może jednak wcale nie do końca wspominaliśmy o tym, że może byśmy kiedyś napisali scenariusz. Mm-hmm. Poświęcony Osowieckiemu. Potem po zakończeniu rozmowy mówiliśmy o tym, że najpierw może opowiadania, a potem napisać jakiś zarys scenariusza. To tak sobie teraz pomyślałem, że warto by było poświęcić odcinek tej sprawie, ale trochę zniekształcić fakty i tak podkręcić akcję, żeby Osowiecki musiał namierzyć prawdziwego sprawcę. Namierza tego prawdziwego sprawcę, no ale wymiar sprawiedliwości nie jest tym zainteresowany, albo po prostu Osowiecki, mimo że ma wiedzę operacyjną, to jednak nie potrafi jej przełożyć na proces. No tak, tak, no bo opinie jasnowidza, nawet tak sławnego jak Osowiecki, nie były nigdy brane pod uwagę przez sąd jako jakiś tam rozstrzygający dowód. Potencjał jakby narracyjny tej historii jest bardzo, bardzo duży. Przejdźmy do sprawy drugiej, G, czyli Grzeszolski. Grzeszolski, czyli możemy powiedzieć, że przynajmniej początek dzisiejszego podcastu sponsoruje literka G, albo G, jak niektórzy wolą. Paweł Grzeszolski, przedsiębiorca, ale taki drobny, to nie był jakiś wielki, wielki biznesmen. Prywatny przedsiębiorca z Sosnowca, szczęśliwy ojciec, mąż do pewnego czasu też, ojciec chłopca i dziewczynki. Pewno miał też słabość, ponieważ był no właśnie z jednej strony tym statecznym ojcem rodziny, ale z drugiej strony miał dużą taką, duże zacięcie do płci pięknej i to takiej mocno od siebie
młodszej. Szczególnie zainteresował się pewną mieszkającą w sąsiedztwie 17-latką, która co prawda miała narzeczonego, ale to panu Grzeszolskiemu Pawłowi wcale w niczym nie przeszkadzało. Podobnie jak to, że no miał jak gdyby cały bagaż rodzinny ze sobą. No i tutaj też zaczyna w rodzinie Grzeszolskich zbierać żniwo śmierć. Pierwsza jej ofiarą pada żona, czyli umiera żona w dosyć tajemniczych okolicznościach, ale wcale na tym się jak gdyby nie kończy, ponieważ nieco później najpierw umiera syn, później umiera córka. Tutaj dodałeś w notatce, że ojciec nie pojawił się na pogrzebie córki. Tak, i to potem znaczące. Opinia publiczna też mu tego nie była w stanie wybaczyć, tak? No bo to ewidentnie już świadczy o tym, że pan ma coś mocno za uszami, że to tutaj jakby te więzy rodzinne są bardzo dziwne, bardzo słabe. Myślę, że otrucie żony jeszcze mogło się mieścić pewnym osobom w głowie, natomiast tutaj już uderzenie w córki, w córkę, w syna. No i potem właśnie jeszcze taka obojętność, to tutaj wszystko, no, wszystko świadczy o tym, że pan Grzeszolski jest, no mówiąc krótko, winny. I też tak go, też tak go osądziła opinia publiczna, ponieważ tutaj znowu mamy do czynienia z sytuacją nierozstrzygniętą. Tak naprawdę proces ma charakter poszlakowy. Może dodajmy jeszcze jedną rzecz tutaj ciekawą, którą wypatrzyłem w twoich notatkach, że ekspertyzy wykazują obecność w ciele córki talu. Talu, tak. Tal był w tamtym czasie składnikiem trutki na szczury, czyli czegoś, co no było dostępne w dosyć prosty sposób. Czyli mocno prawdopodobne jest to, że została zabita. Że została otruta, tak, bo tutaj na to wskazują jednoznacznie wręcz, bym powiedział, okoliczności tych śmierci, no bo one rzeczywiście tam dochodziło do takiej jakiejś przewlekłej jak gdyby choroby, dochodziło do jakiejś właśnie torsji, takich rzeczy. Tal zabija powoli. To nie jest tak, że tutaj sobie spróbujemy i za chwilę już jest efekt. To jest długotrwały proces i nie, no, wyglądający dosyć nieciekawie. A matka? Znaczy żona, syn i służąca w ich ciele? Tak, bo jeszcze właśnie nie dodałem, że też to żniwo śmierci objęło również służącą w tym domu. Co do tych poprzednich osób, znaczy co do innych osób poza córką, nie mamy informacji o tym, żeby została przeprowadzona jakby analiza toksykologiczna tego. Tutaj tylko wiemy to o córce. Natomiast wskazują na podobne jak gdyby środek, który służył do zgładzenia tych osób. No, wskazują okoliczności śmierci bardzo podobne do tego, co spotkało tą córkę. Córka umarła ostatnia. Pan Grzeszolski bardzo szybko wchodzi w nowy związek małżeński, no i wybranką jest ta młoda dziewczyna z sąsiedztwa. On w międzyczasie jeszcze na chwilę ląduje w więzieniu, ale to jest taka sprawa zupełnie jak gdyby niezwiązana, raczej niezwiązana z tą sprawą o morderstwo, ponieważ jest oskarżony o to, że podrobił podpis swojego byłego teścia na jakimś dokumencie handlowym, no i za to został skazany na pół roku więzienia. Natomiast równolegle zaczyna się proces poszlakowy, w którym on zostaje znowu uznany za winnego. No, tutaj akurat nie dziwię się, no bo wszystkie okoliczności wskazują na niego. No i też zostaje skazany na karę śmierci w pierwszej instancji. Ta kara zostaje praktycznie od razu zamieniona na dożywocie. I sąd apelacyjny z kolei uznaje go za niewinnego, czyli mamy taką batalię sądową. Znowu atmosfera jest podkręcana, ludzie, czytelnicy gazet tym żyją. To naprawdę, jak się przegląda prasę, to co chwila właśnie mamy relacje z procesu i tam rozważania
czy był winny, czy nie był winny. W większości raczej dziennikarze przychylają się do tego, że tak, zdecydowanie jest winny. Ten wyrok uniewinniający zostaje uchylony i w tym momencie Grzeszowski decyduje się na krok samobójczy. Wyrok skazujący zostaje uchylony? Nie. Uznanie za niewinnego zostaje uchylone. Okay. Bo on już też był zmęczony tym jak gdyby dowodzeniem swojej niewinności. I w pokoju hotelowym popełniają razem z tą nową żoną samobójstwo, z tym, że ono się kończy w ten sposób, że jego już nie udało się uratować, natomiast ona została odratowana, ona przeżyła. Dziennikarze rozmawiali z tą młodą dziewczyną? Tego nie wiem. Myślę, że próbowali. Myślę, że na pewno. Czy nie wiesz, co udało im się wyciągnąć z niej? Nie. Tego nie wiem. Ale za to dziennikarze udają się do Osowieckiego i znowu proszą go o to, żeby się wypowiedział na temat Pawła Grzeszowskiego. Czy jest ale to się winny, dzieje po śmierci Grzeszowskiego? Czy jeszcze przed wyrokiem? Moim zdaniem to się dzieje już po śmierci. W każdym razie... Znowu popisuje się naiwnością? Znowu się popisuje naiwnością, tak, no bo nie chce... Znowu wyraża prośbę o to, żeby dziennikarze tego nie publikowali. Natomiast dziennikarze, no już wyprzedzając trochę fakty dalsze, nie dotrzymują słowa i tym razem... jakby nie dochodzi też do tej konfiskaty, czyli ta informacja dostaje do przestrzeni publicznej. Według Osowieckiego częściowo był odpowiedzialny, a częściowo nie był odpowiedzialny. No, czyli że zamordował swoją zamordował żonę, natomiast nie zamordował dzieci. No i tutaj pytanie, kto w takim razie to no i takim chyba córka. Oczywistą osobą, która to mogła zrobić, to była ta młoda dziewczyna. Na ten temat się Osowiecki nie wypowiedział. Z dużych spraw, takich z pogranicza kryminału i polityki, to jeszcze bym wskazał też taką sprawę, która w zasadzie do dzisiaj jest nierozstrzygnięta. I u schyłku lat 20. czy w drugiej połowie lat 20. elektryzowała opinię publiczną. Chodzi mianowicie o zaginięcie generała Włodzimierza Zagórskiego. To jest dosyć ciekawa historia, ale żeby ją dobrze opowiedzieć, to najpierw musimy sobie przynajmniej w skrócie wskazać, kim był ten generał Zagórski, Włodzimierz Zagórski. To był jeszcze oficer, który służył przed 1918 roku, znaczy w zasadzie przed 1914 rokiem. Służył w armii austro-węgierskiej. Służył tam w wywiadzie. No i wiele wskazuje na to, że był oficerem prowadzącym Józefa Piłsudskiego, który z tym wywiadem austriackim współpracował. A to ciekawe. Żeby osiągnąć jak gdyby przychylność Austriaków dla swoich tam prowadzonych przez siebie organizacji paramilitarnych, które powstawały na terenie Galicji. Piłsudski, przypomnę, że był poddanym carskim, czyli on był jak gdyby obcokrajowcem w Galicji. Później, kiedy dochodzi do powstania już takiej regularnej polskiej jednostki u boku właśnie austriackiego, czyli do powstania Legionów, to Zagórski zostaje szefem sztabu Komendy Legionów, czyli formalnie jest przełożonym Piłsudskiego i w tym momencie już naprawdę między panami bardzo mocno zgrzyta. Piłsudski był, tutaj też mała dygresja, ale to muszę powiedzieć, Piłsudski nie był zawodowym wojskowym, on tak naprawdę nie miał żadnego wykształcenia wojskowego, poza tym, że był samoukiem. No coraz częściej się teraz pisze takie rzeczy pokazujące Piłsudskiego z zupełnie innej strony, że właśnie nie był, tak naprawdę nie miał jakiejś większej wiedzy na temat cudzysłów wojowania, że tak naprawdę sanacja była takim systemem przestępczym. On sam zlecał różne pobicia, a nawet zabójstwa, więc to taka coraz bardziej mroczna postać. I w to dokładnie się będzie nam wpisywała sprawa tego generała Zagórskiego, bo konflikt między nimi narastał.
Piłsudski przez część takiej wyższej kadry, na przykład wojskowej, był po prostu nietolerowany, no bo on był uważany, no i częściowo słusznie, za osobę, która jest totalnym dyletantem, aczkolwiek moim zdaniem nie można mu odmówić no, właśnie takiej potężnej smykałki, intuicji do tych spraw wojskowych. On dużo pracował sam, on był, tak jak mówię, to nie była osoba, która nic nie wiedziała, tylko wiedziała, ale uczyła się sama tego, nie uczyła się w jakichś akademiach wojskowych, no i później tam jak gdyby te dalsze szlify no już zdobywała na froncie bezpośrednio, dowodząc jednostkami bojowymi. W każdym razie początkowo po odzyskaniu niepodległości Zagórski wchodzi też do Wojska Polskiego, pełni funkcję szefa sztabu aż do roku 21, kiedy zostaje przeniesiony do rezerwy, natomiast cały czas jest jakoś tam związany z wojskiem, no i na przykład jest odpowiedzialny za sprowadzanie sprzętu francuskiego dla polskiego lotnictwa, no bo mieliśmy budować taką nowoczesną armię, no i w ramach tej nowoczesności właśnie trzeba było rozwijać lotnictwo. I tutaj się zaczynają wokół Zagórskiego gromadzić czarne chmury, no bo jest oskarżany o różnego rodzaju afery, o malwersację tych pieniędzy. Tutaj niby to jest jak gdyby... Nie ma to żadnego właśnie takiej konsekwencji sądowej, no ale jakiś tam taki niesmak pozostaje, że za nim się snuje jakby takie odium właśnie osoby, która jest coś w różne takie nielegalne transakcje umoczona. Natomiast do takiego największego występku, tutaj w cudzysłowie tego to powiem, dochodzi podczas przewrotu majowego, ponieważ podczas przewrotu majowego, kiedy no, Piłsudski jak gdyby wypowiada posłuszeństwo legalnemu rządowi, legalnym władzom Rzeczypospolitej, Zagórski opowiada się po stronie właśnie tych legalnych władz. Czyli rządu Witosa. Czyli rządu Witosa, tak. I w trakcie walk, które no jednak mimo wszystko tam przez kilka godzin trwały, dowodzi lotnictwem i jest oskarżany później o to, że wydał rozkaz zbombardowania wojsk, które no, buntowniczych z punktu widzenia legalnego rządu. Zostaje uwięziony, jest przetrzymywany w Wilnie, wokół, to jest, tak jak mówiłeś, to jest początek już rządów sanacji, ale ta sanacja jest jeszcze taka nieokrzepła, ona się będzie twórczo rozwijać aż do takiej już bardzo autorytarnej formy pod koniec lat 30. Tutaj mamy połowę lat 20., więc ta sanacja jest jeszcze taka, powiedzmy, ucząca się dopiero tego, jak to być takim zamordystą. Więc pewne rzeczy jeszcze wtedy są możliwe. No i właśnie jest możliwa sytuacja taka, że na skutek nacisków opinii publicznej, na skutek jakichś chyba interwencji też zagranicznych, zostaje Zagórski z tego więzienia w Wilnie zwolniony. No i teraz udaje się do Warszawy. Udaje się do Warszawy, jedzie pociągiem z Wilna do Warszawy. W tej Warszawie niespodziewanie stawia takie żądanie, że chce udać się do pewnej kamienicy na Krakowskim Przedmieściu, czyli takim punkcie centralnym Warszawy, do czegoś, co się nazywa Łaźnia pod Mesalką. Wchodzi tam, do tego budynku i w tym momencie dalszy... Trop się urywa. Trop się urywa, tak, trop się urywa. Właśnie, ale tu mówisz i też napisałeś w notatce, używając liczby mnogiej. Z kim on pojechał? No, kto mu towarzyszył? Towarzyszą mu wojskowi, towarzyszy mu też chyba... Jest konwojowany przez... Tak, jest konwojowany przez żandarmerię wojskową. Okej. Okay. I myślę sobie, że skoro on... To była jego decyzja, żeby tam się do tej Mesalki udać, no to jest człowiek, który pracował w służbach specjalnych. Spodziewa się, że... No nic dobrego go nie czeka. Moim zdaniem, aczkolwiek tutaj sprawa jest nierozstrzygnięta do dnia dzisiejszego, moim zdaniem aranżuje po prostu własną ucieczkę. Znika. Osoba, która współpracowała w wywiadzie, jest w stanie to zrobić. Czyli jakby tam był taki punkt, który umożliwiał zniknięcie, jakiś, nie wiem, punkt przerzutowy albo jakiś kontakt. Jego żądanie, żeby tam się udać do tej kamienicy, no to myślę, że tam już miał przygotowane po prostu jakieś... No właśnie, ludzi, którzy pomogli mu zniknąć na tyle skutecznie, że
to dziś nie wiemy, co się z nim stało. No ale jest też druga teoria, taka, że tam w tej kamienicy doszło po prostu do mordu politycznego, że został zamordowany wróg Józefa Piłsudskiego, który był niewygodny z różnych powodów, no bo właśnie chociażby miał tą wiedzę dotyczącą jakichś jego przedwojennych konszachtów z wywiadem austro-węgierskim, które no, były podgrzewane przez wrogów Piłsudskiego, których nie brakowało. No i ta wersja też jest jak najbardziej prawdopodobna, aczkolwiek moim zdaniem ja bym się bardziej przychylał do właśnie tej wersji ze zniknięciem. No ale do sprawy, i tym razem właśnie to jest ciekawe, do sprawy odnosi się Osowiecki, ale ciekawe jest w tym to, że o ile w tych, o których mówiliśmy wcześniej, to on był o to proszony, to tutaj zgłasza się jak gdyby sam, że on chce też zabrać głos i w sprawie tego, co się stało z tym Zagórskim, no bo sprawa znowu, sprawa jest na ustach wszystkich, zastanawiają się dziennikarze, zastanawiają się zwykli ludzie, co stało się z generałem Zagórskim. Dość powiedzieć, że jeszcze później w latach 30., kiedy na przykład przeglądałem prasę narodową, to ta sprawa cały czas jeszcze nawet w drugiej połowie lat 30. była wspominana i raczej właśnie obwiniano za to, nie mówiąc, nie stawiając kropki nad i, ale obwiniano o to, co się stało z Zagórskim, obwiniano zwolenników Piłsudskiego. Czyli, że miał być to mord polityczny. Czyli, że miał być to dokładnie mord polityczny. Osowiecki zgłasza się sam. Po nagraniu tej rozmowy wysłuchałem na kanale historycznym Jana Pińskiego rozmowy z mecenasem Andrzejem Ceglarskim na temat sprawy Zagórskiego. Otóż mecenas Ceglarski napisał książkę poświęconą tej sprawie, sprawa generała Zagórskiego, Zabójstwo prawie doskonałe, i stawia tam bardzo wyrazistą tezę, której jest pewien. Otóż generał Zagórski został zamordowany na zlecenie Józefa Piłsudskiego. Namówiłem kolegę Bogdana Głębockiego, żeby przeczytał tę książkę, którą ja też zacząłem czytać, i kiedy będziemy po lekturze, nagramy osobny odcinek o generale Zagórskim. To ciekawe, że żeby zabrać. No właśnie, tutaj. Jakie były jego sympatie polityczne? No, wszystko wskazuje na to, że był ewidentnie należał do admiratorów Piłsudskiego. Znaczy, że był zafascynowany Piłsudskim. Łączyła ich, myślę, że chyba można powiedzieć, przyjaźń. To była naprawdę bardzo dobra znajomość i oni się szanowali. Ale o tym może za chwilę, natomiast bym jeszcze dokończył tą sprawę. Wypowiada się jednoznacznie, że generał żyje, że generał przebywa poza granicami Rzeczpospolitej. Czyli po prostu, że uciekł. Możemy tak to powiedzieć. Ważne dla mnie jest to, że on tutaj jednoznacznie idzie jakby na rękę Piłsudskiemu. To znaczy ucina te właśnie dywagacje dotyczące mordu politycznego, no bo ta wersja z ucieczką może wskazywać na jakąś tam nieudolność eskorty, ale jak gdyby zdejmuje to piętno kainowe. Tak, kainowe z Piłsudskiego. Oni się znali od w zasadzie początku lat 20. Osowiecki przybył do Warszawy w 1918 roku. Przyjechał z Rosji i tak naprawdę od razu wszedł w taki jak gdyby najwyższy pułap kręgów towarzyskich II Rzeczpospolitej. I mamy takie właśnie relacje o tym, jak tutaj się za pośrednictwem swojego szwagra, czyli generała Jacyny, szykował do spotkania z Piłsudskim. I on to naprawdę przeżywał. On bardzo chciał dobrze wypaść. To znaczy Piłsudski uważał sam o sobie, że ma ogromną intuicję, że ta intuicja mu często pomaga w podejmowaniu jakichś ważnych decyzji. Uważał się też częściowo za
jasnowidza, to znaczy za taką osobę, która no, widzi tą przyszłość, aczkolwiek na pewno znał proporcje i zdawał sobie sprawę, że powiedzmy jego umiejętności tutaj są dużo w tej dziedzinie mniejsze niż osowieckiego. W każdym razie na tym, żeby jak gdyby zapoznać się, zależało obu stronom, ale oczywiście otoczenie Piłsudskiego zadbało o to, żeby to nie było sobie tak, że po prostu, nie wiem, że tam wejdzie sobie do Belwederu ten Osowiecki i nagle tutaj zacznie rozmawiać z Piłsudskim. To musiało, zrobiono mu jakby taką próbę. Zrobiono mu jakby taką próbę w mieszkaniu generała Jacyny i tam ze strony jak gdyby Piłsudskiego był za to odpowiedzialny generał Sosnkowski, który to generał Sosnkowski nadzorował eksperyment. Eksperyment dosyć popularny w tamtym czasie, tak zwanej kryptoskopii. Kryptoskopia polegała na tym, że osoba, która miała jakieś ponadnaturalne umiejętności, dostawała zamkniętą kopertę, no i miała opisać to, co się w tej kopercie znajduje. No i właśnie do tego doszło w przypadku tego pierwszego spotkania, czy jeszcze przygotowania w zasadzie spotkania z Piłsudskim. Piłsudski przygotował taką kopertę. Osowiecki miał powiedzieć, co się w tej kopercie znajduje. No i zaczął tam mówić, że widzi jakieś liczby, że widzi jakieś tam pojedyncze litery i one są jeszcze rozdzielone jakimiś tam łącznikami. I to się nie spodobało, i to się bardzo nie spodobało Sosnkowskiemu, ponieważ Sosnkowski, on nie wiedział, co jest w tej kopercie, natomiast on był święcie przekonany, że jako że wcześniej rozmawiali z Piłsudskim na temat poezji, to że tam będą jakieś powiedzmy fragmenty wiersza. I to mu się po prostu ta odpowiedź Piłsudskiego bardzo mu się nie spodobała i zażądał, żeby jeszcze raz przeprowadzić ten eksperyment. No i Osowiecki, chcąc nie chcąc, raz jeszcze przystąpił do jak gdyby odczytania tego, co się tam znajduje w tej kopercie, ale dokładnie powtórzył to samo. Dokładnie powtórzył to samo, że tam są jakieś tam cyfry i tam jeszcze na przykład litera L. On widział literę L wielokrotnie. No i teraz już rzeczywiście Sosnkowski uznał, że w takim razie nie będzie innej odpowiedzi i dzwonią do Belwederu. Dzwonią do Belwederu, do Piłsudskiego, żeby przekonać się, czy Sosnkowski ma rację. Zadzwonili. Piłsudski, który odebrał, przyznał rację Osowieckiemu. Okazało się, że zapisał tam, powiedzmy, pewien schemat szachowy, a Osowiecki ze swojej strony jeszcze odwzajemnił się tym, że on opisał dodatkowe rozmieszczenie pomieszczeń w Belwederze, bo metoda, którą pisuje Osowiecki, mówiąc o tej swojej właśnie zdolności w kryptoskopii, czyli czytania tych zamkniętych kopert, była taka, że on się nie skupiał tyle na odczytywaniu, na siłę tego, co tam się działo, co tam jest tak napisane w tej zamkniętej kopercie, tylko on się raczej skupiał na okolicznościach, na tym, kiedy osoba, która przygotowywała tą kopertę, kiedy ona ją pisała, czyli on starał się wczuć w tą osobę i dzięki temu, że on się wcześniej wczuwał w Piłsudskiego, no to on właśnie przy okazji poznał jak gdyby rozkład pomieszczeń w Belwederze, w którym nigdy wcześniej nie był. No i to był taki przełom. To przekonało Piłsudskiego, że ma tutaj do czynienia nie z jakimś tam tanim oszustem, tylko z osobą, która rzeczywiście no, widzi więcej niż przeciętny człowiek, że no, jest, mówiąc krótko, jasnowidzem. Tak jak mówię, Piłsudski, i to wiemy na pewno, Piłsudski sam siebie uważał za jasnowidza, no i siłą rzeczy też w to po prostu wierzył, dlatego ta znajomość no, bardzo dobrze się rozwijała. Nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, czy
Osowiecki pomagał Piłsudskiemu w podejmowaniu jakichś ważnych decyzji politycznych, ale to jest, myślę, zrozumiałe, no bo o ile, powiedzmy, dla takiej jakiegoś męża stanu może być przydatna informacja, że pomagają mu, ja coś jasno widzę, no to na pewno nie powinna do opinii publicznej przedostawać informacja, że na przykład taką, a inną decyzję podjął pod wpływem rozmów z jasnowidzami. Ale myślisz, że Osowiecki jakoś wpływał na niego, na jego decyzję? Piłsudski miał na tyle silną osobowość, że nie wydaje mi się, żeby to mogło mieć miejsce. Oni się tymi swoimi umiejętnościami, raczej mogę powiedzieć, bawili. Na to wskazują właśnie różnego rodzaju relacje dotyczące ich wspólnych eksperymentów, no bo oni jeszcze kilka takich eksperymentów przeprowadzili. Jeden z takich ciekawszych to był eksperyment, w którym zależało im na takim połączeniu telepatycznym, bo tutaj nie powiedziałem może wcześniej o tym, że na przykład jak robiono te badania kryptoskopii, czyli czytania z tego, co jest ukryte w kopercie, to bardzo istotne dla ówczesnych właśnie tych badaczy zjawisk nadprzyrodzonych było to, żeby tam nie dopuścić do telepatii. To znaczy przy okazji tego eksperymentu nikt jak gdyby w pokoju nie mógł, gdzie to przeprowadzono, nie mógł wiedzieć, co tam się znajduje wewnątrz, no bo podejrzewano, że na przykład taka powiedzmy osoba z tymi nadprzyrodzonymi zdolnościami wcale nie musi wiedzieć, potrafić odczytać tego, co jest w tej kopercie, natomiast z łatwością będzie potrafiła odczytać myśli kogoś, który wie po prostu, co tam jest. No i na to zwracano uwagę. Natomiast w przypadku tego eksperymentu, który chcę właśnie teraz opisać, ewidentnie chodziło o połączenie telepatyczne. Panowie umówili się, że o określonej godzinie, czyli o północy, najpierw Osowiecki będzie o czymś bardzo intensywnie myślał, a Piłsudski będzie starał się te jego myśli jak gdyby odczytać, po czym po pewnym czasie nastąpi zmiana i teraz Piłsudski zacznie o czymś intensywnie myśleć, a próbę odczytania przejmie Osowiecki. No ale niestety, pech chciał, że eksperyment zakłóciła pierwsza żona Osowieckiego, Rosjanka Alietta, która nie miała nic lepszego do zrobienia, jak w momencie, kiedy zaczął on intensywnie myśleć i tym samym łączyć się jak gdyby z Piłsudskim, zrobiła mu po prostu awanturę o to, że mają za małe mieszkanie, że mają zimno w tym mieszkaniu, no że ona się źle czuje w każdym razie. Wyprowadziła Osowieckiego z równowagi. Myślałem, że wyprowadziła cios. O tym nie wiemy, czy tak się kończyły kłótnie w rodzinie Osowieckich, natomiast skutecznie zakłóciła ten eksperyment. Osowiecki opisuje, że był załamany, że on po prostu stwierdził, że on się zbłaźni przed Piłsudskim. Tam już ta druga część, jak gdyby to już nie doszło w ogóle do skutku, no bo on, żona swoją awanturą, swoją... Zlikwidowała aurę. Zlikwidowała możliwość, wszelką szansę na jakieś próby odczytania tego, o czym myśli Piłsudski. No i Osowiecki był ewidentnie przekonany, że poniósł klęskę na całej linii, ale nie do końca, ponieważ doszło do spotkania następnego dnia, w zasadzie tego samego, bo to było po północy, czyli już w każdym razie w takich godzinach, powiedzmy, urzędowania się spotkali. No i Piłsudski niespodziewanie przytoczył Osowieckiemu fragment krzyków jego żony, czyli można powiedzieć, że odnieśli sukces. To znaczy, rzeczywiście doszło do tego połączenia i nawet był Piłsudski mimowolnym świadkiem brudnych, rodzinnych spraw państwa sowieckich. Czyli sukces. Czyli sukces. Taka jeszcze jedna sprawa, znowu dająca jak gdyby trop taki, że oni to raczej traktowali jako
taką niewinną zabawę niż coś większego, to opisany przypadek z roku 1930, kiedy no, tacy, powiedziałbym, czołowi działacze sanacyjni, jak na przykład Felicjan Sławoj-Składkowski, Józef Beck, Aleksander Prystor, dostarczyli Osowieckiemu kopertę z no, jakimś tam tekstem napisanym ręką Piłsudskiego. Osowiecki to przeczytał. Kiedy ogłosił treść, no, nastąpiła pewna konsternacja. Mianowicie na tej kartce, która była ukryta w kopercie, był jeden z ulubionych zwrotów Piłsudskiego, który no, miał taki, powiedzmy, język daleki od... Ale był chamski po prostu ten człowiek. Tak, można powiedzieć. Prymitywny był bardzo. Oj, tutaj, tu bym się z kolegą nie zgodził, natomiast no, nie owijał w bawełnę i po prostu tam było nic innego jak pocałuj mnie. Możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć. Pocałuj mnie w dupę. Natomiast źródła podają, że tutaj, no z jednej strony tutaj taka anegdotka, natomiast tak naprawdę tutaj chodziło też o to, żeby zwerbować Osowieckiego do służby państwowej i miał być wysłany na placówkę w Berlinie, do ambasady polskiej w Berlinie, ale tym razem odmówił, ponieważ stwierdził, że no, jest to dla niego niebezpieczne, że niemieckie służby, niemiecki kontrwywiad go po prostu no, zgładzi, bo był dla nich prawdopodobnie zbyt niebezpieczny. No bo sława Osowieckiego nie ograniczała się do granic Polski, ona przynajmniej w Europie był jak najbardziej rozpoznawalny. Nie wiem, co ty, Bodziu, sądzisz na ten temat, ale tak sobie słucham ciebie, czytam notatek i wydaje mi się, że to jest paradoksalna postać, bo z jednej strony Jasnowidz, który potrafi rozpoznać, przewidzieć, usłyszeć coś na odległość, zobaczyć, cudzysłów, wyniuchać jakieś połączenia, a z drugiej strony raz po raz dowodzi, że był człowiekiem niezwykle naiwnym, nadmiernie prostodusznym, no by nie powiedzieć nieporadnym życiowo. Zdecydowanie tak. Mówiliśmy już o tych sprawach kryminalnych, grubych, które gdzie dał się nam po prostu no, zmanipulować ówczesnym dziennikarzom. Natomiast myślę, że jeszcze taką sprawą, która no, już no, sięga granic absurdu, to jest sprawa zaginięcia Lody Halamy. Loda Halama była przede wszystkim tancerką. Trochę śpiewaczką i trochę aktorką. I do Cetana Sowieckiego zgłasza się jej mąż, hrabia Andrzej Dębiński, informując go o tym, że Loda Halama zniknęła. Jest rok 1933. Osowiecki się angażuje w sprawę i wskazuje, że Loda znajduje się w dużym kościele z ogromną wieżą. I rzeczywiście, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Loda Halama odnajduje się w klasztorze na Jasnej Górze. No i niestety, tak, no prasa jest zachwycona, że genialny Jasnowidz tutaj po raz kolejny uratował biedną, zaginioną gwiazdę. Natomiast pewien problem polega na tym, że równocześnie wchodził na ekrany film, w którym Loda Halama zagrała jedną z głównych ról. Film pod tytułem Prokurator Alicja Horn. To jest film na podstawie powieści Dołęgi Mostowicza? Z tego, co wiem, to tak. No i te informacje o właśnie cudownej akcji Osowieckiego, który uratował biedną Lodę zaginioną. Wspierają akcję promocyjną. Równocześnie się przeplatają z informacjami o tym, że warto by się udać do kina, być może kina Splendid, o którym mówiliśmy poprzednio, żeby ten film sobie obejrzeć. No więc myślę, że tutaj prostoduszny inżynier dał się wkręcić w
taką akcję promocyjną w stylu amerykańskim. No to niezły event jest. Tak, no to... Ale wtedy... rozumiem, że nie dostał żadnego honorarium. Nigdy za swoje rzeczy nie dostawał, aczkolwiek no myślę, że nie przeszkadzało to go wykorzystywać do różnych celów. No on się zasadniczo wypowiadał praktycznie we wszystkich dużych rzeczach, a taką dużą rzeczą, która się zdarzyła 3 lata później, to znaczy w 1936 roku, bo tam to było w 1933, to było niespodziewane zaginięcie polskiej załogi biorącej udział w zawodach o Puchar Gordon-Bennetta. Sport balonowy był bardzo, bardzo popularny w II Rzeczypospolitej, tak jak wszystkie sprawy związane z lotnictwem. Polska w tym sporcie balonowym odgrywała dużą rolę. Do tego stopnia, że właśnie w 1936 roku zawody odbyły się w Polsce. Spodziewano się, że balony polecą na zachód, ale pogoda zaskoczyła drogowców, tym razem baloniarzy, i wręcz w przeciwną stronę, czyli na wschód, poleciały te balony, no i ślad po nich zaginął. Polska załoga złożona z 2 lotników, kapitana Antoniego Janusza i porucznika Stanisława Bręka, zniknęła i nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Poszukiwania trwały 2 tygodnie. A tu znowu zobacz historię jak do serialu. Zdecydowanie tak. Przynajmniej jednego odcinka to na pewno. Tu każdy odcinek może być w innym gatunku zrobiony. Tak, no bo... Tu taka przygodówka. Przygodówka, a są sprawy no takie bardzo kryminalne, typowe. Sądowe. A są sprawy też takie śmieszne, komediowe właśnie. Horrorowe. Takie, wszystko jest. Wszystko, miłość. Wszystko jest, tak, miłość. Polityka. Kłótnie małżeńskie, wielka polityka. No w zasadzie to tylko siadać i pisać trzeba. Tak jest. W każdym razie cała Polska żyje tym, że coś się stało z naszymi lotnikami. No i znowu niezawodni dziennikarze zwracają się o pomoc do Osowieckiego. Osowiecki dostaje przedmioty, które należą do zaginionych, czyli znowu wizja, dochodzi do wizji za pomocą tak zwanej psychometrii. Stwierdza Osowiecki, że lotnicy żyją, wędrują przez jakiś ogromny las, próbuje opisać w miarę dokładnie te okolice, przez które wędrują. No i tą informację dostaje polska ambasada w Moskwie, przekazują ją Rosjanom. Lotnicy rzeczywiście wylądowali w syberyjskiej tajdze, no i po kilku dniach takiej wędrówki przez zupełną pustkę udaje im się dotrzeć do jakiejś cywilizacji. Jedna wersja mówi o tym, że no te wskazówki Osowieckiego bardzo się przyczyniły do odnalezienia lotników. Inna wersja mówi, że raczej nic nie pomogły, aczkolwiek mogły być jak najbardziej trafne. W każdym razie nagrodę Osowiecki został uhonorowany honorowym medalem zawodów Gordon-Bennetta. No taka sprawa nierozstrzygnięta. Natomiast no, była to znowu sprawa taka, ale która głośno grzała opinię publiczną. No tak jak mówię, on się w zasadzie w każdej dużej, czy chciał, czy nie chciał. Niektórych chciał, tak jak w przypadku Zagórskiego, w innych trochę był do tego wmanewrowywany, no ale się wypowiadał. Myślę, że on w ogóle jest takim medium historii Polski tamtego okresu, powiedzmy przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego. Właśnie jego życiorys mógłby być taką perspektywą oglądania sobie tamtego czasu. Jak najbardziej, no bo zdecydowanie wiara w jego nadprzyrodzone możliwości, umiejętności, no, była czymś, co łączyła wszelkie klasy społeczne, czyli od najwyższych kręgów władzy, tak jak tutaj wspomniany naczelnik państwa Piłsudski, po no, doły społeczne. Mówiłem o tym już, że no, wszyscy mogli, tak naprawdę ludzie z każdej warstwy społecznej mogli się zwrócić o pomoc do Osowieckiego. No i wróciła się też rodzina ślusarza Wielichowskiego z Wielkopolski z prośbą o odszukanie swojego 5-letniego syna.
To jest grudzień 1936 roku. No i pierwsza odpowiedź Osowieckiego jest taka, niestety niezbyt optymistyczna, mianowicie, że chłopiec nie żyje, a zwłoki znajdują się niedaleko stawu i tutaj następował dosyć dokładny opis, gdzie. Czyli a tutaj jakby wykazał się dużą pewnością siebie. Tak. Taką ryzykowną, bym powiedział. No on był przekonany, że wie, co się stało. No ale niestety sprawa była, to był grudzień, czyli zależało im na tym, żeby tego zaginionego jak najszybciej odnaleźć, czyli szybkie działania zostają podjęte. Tych zwłok ani żywego chłopca nie znaleziono w miejscach, które opisał Osowiecki, ale tutaj no, jakby na jego korzyść można powiedzieć to, że rzeczywiście te miejsca, takie jak opisał, tam się w pobliżu miejscowości, w której ten Wielichowski mieszkał, znajdowały. Natomiast wobec niepowodzenia Osowiecki rozwija swoją opowieść i zupełnie teraz jak gdyby zmienia swoją wizję, bo tak jak przed chwilą twierdził, że chłopiec nie żyje, to teraz mówi, że żyje. Że został porwany przez cyganki i że został wywieziony na Węgry. Czyli przekazał taką wersję trudno weryfikowalną. Trudno weryfikowalną i taką, która no, znowu jest Znaczy się, powiedzmy, że to był taki stereotyp bardzo popularny, że cyganie porywają dzieci. No i można, znaczy się to na pewno się mogło spotkać z dużym odzewem społecznym. No ale niestety, tym razem został zdemaskowany przez psa, który już w roku 37, na początku roku 37, znalazł zwłoki, które były zakopane na klepisku, gdzieś w pobliżu domu. Tak jak wcześniej mówiliśmy w przypadku Gorgonowej, tutaj ta sprawa też się na tym nie kończy. Bo to, że... Znowu prasa się w to jak gdyby miesza i tym razem nie ma litości dla Osowieckiego. Głośno mówi na temat klęski Jasnowidza. Szczególnie bryluje w tym Kurier Poznański, bo rodzina Wielichowskiego pochodziła z Wielkopolski. A my tu nie lubimy niesprawdzonych jasnowidzów. Tak. A my tu nie lubimy niesprawdzonych jasnowidzów, jeszcze szczególnie z zaboru rosyjskiego dawnego. I to też jest raczej taki wyjątek w biografii Osowieckiego. Osowiecki zaczyna walkę o swoje dobre imię, o swoją reputację. No i pisze do Kuriera Poznańskiego sprostowanie. To sprostowanie jest oczywiście wydrukowane, no bo był osobą publiczną, był znaną bardzo postacią. On zaczyna się bronić, ale no, broni się w taki dosyć specyficzny sposób, bo podkreśla zgodnie z prawdą, że nigdy nie czerpał żadnych korzyści, czyli on od tej rodziny Wielichowskiego nie wziął ani grosza, że pomógł dotychczas ogromnej liczbie osób, co też było prawdą i również prawdą jest kolejny argument, który przytacza na swoją obronę, mianowicie mówi o tym, że te wizje odbijają się niekorzystnie na jego zdrowiu, że to jest ogromne obciążenie psychiczne, to możemy sobie to wyobrazić. Tutaj zdecydowanie obcowanie ciągle z jakimiś takimi, w najlepszym przypadku zaginięciami, a często z dużo bardziej makabrycznymi sprawami, gdzie mamy do czynienia z jakimiś morderstwami i tego typu przestępstwami, no na pewno nie pozostaje jak gdyby bez wpływu na stan psychiczny takiego jasnowidza, ale też niektóre takie akcje, one wręcz w sposób fizyczny wpływają w negatywny sposób na zdrowie Osowieckiego. To nie zostawało to jak gdyby bez konsekwencji. No i wydaje mi się, że też, tak jak sobie teraz myślę, słuchając ciebie, to jest też kwestia odpowiedzialności, no bo te jego opinie, te jego narracje, wersje jednak w jakiejś mierze wpływały na emocje społeczeństwa. Tak, na emocje na 100%, na emocje ogromnie wpływały. Nie wpływały w bezpośredni sposób na wyroki na przykład sądowe, natomiast na emocje społeczne jak najbardziej.
Tutaj znowu nam wraca sprawa tego, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli sprawy tej przepowiedni na rok 39. Hmm. Gdyby znowu on wygłosił ją tak, jak czuł to, czyli powiedziałby tak, jak rzeczywiście potem rozwinęła się sytuacja we wrześniu 39 roku, no to skutki społeczne byłyby ogromne. Tak. Tutaj nie wiadomo, co by się stało. Na pewno by się to nie rozeszło po kościach. Na pewno byłyby ogromna taka panika społeczna i no, na pewno byłoby to niekorzystne dla ówczesnych władz. Sowiecki był inżynierem z zawodu. To można by też powiedzieć, że był takim inżynierem dusz troszeczkę. Mm-hmm. Tak. No i on próbował do tego swojego daru podchodzić w taki sposób naukowy. Tam się uczestniczył w wielu takich eksperymentach. No był umysłem ścisłym, to bez wątpienia. Zresztą to, że jest inżynierem, powtarzał cały czas. On się tego nie wypierał. To nie widział też jakiejś takiej sprzeczności między ścisłością, jaką przypisujemy zawodowi inżyniera, a tym takim światem, powiedziałbym, nadprzyrodzonym, w którym to jego jasnowidzenie było osadzone. Czyli on... co, on uważał, że ten jego dar jest przedłużeniem jego roli naukowca? Uważał, że... Nie wiem, czy on to łączył z takim podejściem racjonalnie naukowym. On uważał, że ta sfera ducha jest jak najbardziej w życiu istotna. Jest jego taką częścią składową. Mówiłem o tym, że był głęboko wierzący. Aczkolwiek to nie był taki, powiedziałbym, ortodoksyjny katolicyzm. Natomiast był na pewno osobą uduchowioną, wierzącą. No i tu takie właśnie różnego rodzaju sprawy jak najbardziej związane właśnie z jakimś tam jasnowidzeniem czy widzeniem szerszym niż przeciętny człowiek wchodziły w ten jego światopogląd, to się wszystko układało w jedną całość. Tutaj zatrzymam naszą rozmowę, właściwie przede wszystkim twoją opowieść. Zostawimy to sobie na trzeci odcinek albo na podsumowanie, którym pewnie będzie live na Instagramie. Ci, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, tych zachęcamy do tego, żeby go wysłuchali. Zachętą jest to, że to są opowieści true crime'owe. Mówimy też trochę o właśnie przepowiadaniu przyszłości, także o przepowiadaniu tego, co się wydarzy w 1939 roku. W moim przekonaniu bardzo był to ciekawy odcinek, a jeśli chodzi o trzeci odcinek, czyli kontynuację tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, to będziemy sobie rozmawiać o początkach kariery, o tym kształtowaniu się Sowieckiego jako jasnowidza, a także opowiemy sobie o końcówce jego żywota, czyli o wydarzeniach mających miejsce podczas II wojny światowej, także w czasie powstania warszawskiego. Tak, ten koniec życia był bardzo taki właśnie bogaty w różnego rodzaju wydarzenia, które miały bardzo gwałtowny charakter, czyli nie był to spokojny koniec. Tak możemy powiedzieć na pewno. Jeszcze jeden taka ciekawostka może polegać na tym, że są informacje czy jakieś pogłoski, że otrzymał list żelazny od samego Hitlera. Bodziu, bardzo ci dziękuję za kolejną interesującą wielce rozmowę. Ja również, było mi bardzo miło rozmawiać na temat Sowieckiego, który jest fascynującą postacią. Stanie się bohaterem naszego serialu. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.